W dzisiejszym poradniku pokażę Państwu, jak wydrukować drzewo genealogiczne na ploterze. Ploter to takie urządzenie, które pozwoli nam na wydruk drzewa na rolce z tak zwanego metra, czyli na przedstawienie wydruku na jednej kartce papieru, na takim rulonie, na rolce właśnie, która ma na przykład 5 metrów szerokości. Wysokość takiego wydruku z kolei uzależniona jest od wysokości rolki papieru, która jest obsługiwana przez dany ploter. Jest kilka standardowych wysokości rolek, m.in. rolki o wysokości 91 cm, 61 cm oraz 42 cm. Wersja programu drzewa genologicznego, wersja 4.22, wprowadza właśnie taką funkcjonalność, czyli umożliwi Państwu przygotowanie wydruku drzewa genologicznego na ploterze oraz co ważne, zamówienie takiego wydruku w sklepie wraz z dostawą do domu. Do domu otrzymacie Państwo gotowy wydruk z plotera. Jak to zrobić? Otwieramy sobie w pierwszej kolejności oczywiście widok drzewa, który chcemy wydrukować. Klikamy opcję Plik: Drukuj drzewo. W tym momencie pojawi się formularz, który umożliwi nam przygotowanie takiego wydruku. Tutaj na samym początku chciałbym wspomnieć, jest tutaj link do tego właśnie poradnika filmowego. W sytuacji, gdybyście Państwo chcieli go jeszcze raz obejrzeć, sobie uzupełnić jakąś informacją, informacje dotyczące tego właśnie poradnika, więc wystarczy kliknąć tutaj na ten link, i wtedy otworzy się jeszcze raz ten poradnik. Będzie można jeszcze raz prześledzić po kolei kroki, jak utworzyć takie drzewo i wydrukować je na ploterze. Tutaj na tym formularzu mamy tutaj w ustawieniach taką ważną ważny atrybut, jak rozmiar strony. I ten faktyczny rozmiar to jest rozmiar, który zajmie państwu ten wydruk, który macie tu przygotowany przy zachowaniu skali 100%, czyli jakość można powiedzieć jest najlepsza i tu parametr, który jest najbardziej kluczowy, czyli jaki będzie to rozmiar tego wydruku. W tym momencie przy faktycznym rozmiarze, gdybym chciał go wydrukować, zajmie on nam 4,5 metra, czyli 450 cm na 48 cm, jeżeli chodzi o wysokość, a 45, 450 cm, jeżeli chodzi o szerokość takiego wydruku, czyli 4,5 metra na 48 cm. Gdybyśmy chcieli taki wydruk wydrukować na kartce A4, to zajęłoby to nam 3 na... 16 kartek, czyli razem by to nam zajęło 48 kartek A4. No oczywiście po wydrukowaniu należałoby je teraz skleić i wówczas można byłoby dopiero je prezentować. Jednak to jest sklejenie tych 48 kartek oczywiście no może przysparzać dosyć dużych kłopotów. Podobnie jeżeli chodzi o A3, wówczas mamy proszę zobaczyć 22 kartki A2, 16 kartek A0 4. Ale formatu A0. No Najbardziej popularną oczywiście formatem jest A4, ale to już jest taka liczba kartek do sklejenia, która no może Państwu tutaj dać do myślenia i czy, do zastanowienia, czy nie warto takiego drzewa sobie przygotować na ploterze. I żeby to zrobić, tutaj warto tutaj sobie spojrzeć, mamy takie cztery dodatkowe opcje: ploter, rolka, automatyczne dopasowanie. Rolka o wysokości 42, 61 lub 91 cm. I teraz, jeżeli wybierzemy sobie wydruk na ploterze przy automatycznym dopasowaniu, wówczas będzie zachowana skala 100% i ten wydruk zajmie nam 4,5 metra, i rolka będzie 61 cm na to zastosowana. A dlaczego tak się wzięło? Proszę zauważyć, tutaj mamy przy faktycznym rozmiarze mamy 4,5 metra na 48, ponieważ najmniejszą tutaj rolka, która jest, to jest 42. No wówczas yy, algorytm tutaj przyjął w programie drzewo genologicznym, że należy przygotować to na rolce 61. Wówczas mamy 100% jakość, czyli nie będziemy ani powiększać, ani pomniejszać tego wydruku. Warto też tutaj tak zaznaczyć, że zbyt duże powiększenie, czyli gdybyśmy tutaj chcieli tą skalą wydruku Zmienić ten wydruk na przykład na 200%, to zbyt, dużą, zbyt duża ta wartość tutaj skali może spowodować utratę jakości wydruku, szczególnie jeżeli chodzi o zdjęcia. Może się pojawić taka, tak, taka, taka ziarnistość na tych zdjęciach, wówczas po prostu no, te zdjęcia będą słabo widoczne, prezentowane na takim wydruku. Ale z kolei, zbyt, małe, zbyt mała tutaj skala, przyjęcie zbyt małej może spowodować to. Że wydruk będzie nieczytelny pod względem, jakby tego, że na przykład litery będą zbyt małe. Więc tutaj warto. Na pewno taką wartością docelową, o którą należy zabiegać, to jest wartość 100%, bo wtedy mamy gwarancję 100% jakości. To, co Państwo macie na wydruku, się jakościowo zdjęcia dobre, plus cały ten opis, będzie w 100%. Jest to gwarancja tego, że będzie to w pełni czytelne. Z doświadczenia tutaj wiemy, że zmiana tej skali na mniejszą, czyli ze 100 na przykład na 80-70%. Wcale nie musi oznaczać gorszej czytelności takiego wydruku. Litery będą co prawda mniejsze, ramki będą mniejsze, ale cały wydruk może być dla Państwa tutaj akceptowalny. Ja to też za chwilkę właśnie pokażę. Na razie skupimy się tutaj na tej rolce. Przez automatycznym dopasowaniu, czyli chcemy wydrukować na ploterze ten widok przy 100% jakości i sobie robimy generuj wydruk. Żeby go od razu, oczywiście, pokazać na ekranie, to musi być ta opcja zaznaczona, że pokaż plik wydruku po wygenerowaniu. A tu jeszcze też, oczywiście, wspomnę, że przy wyborze. Jak mamy faktyczny rozmiar, możecie Państwo sobie drukować tła, wstawiać własne elementy y, graficzne. W przypadku wydruku na ploterze te opcje są niedostępne z tego względu, że jeżeli mamy na przykład wydruk 10 czy 15 metrowy, no to trudno będzie umieścić grafikę na takim wydruku, tak własną Państwa, czy też y, y, własną teksturę i tym podobne. Dlatego te opcje generalnie są niedostępne. Jest to wydruk na białym, jakby, na białej kartce papieru. No to sprawdźmy jak to wygląda. Robimy generuj wydruk. W tym momencie zostanie wygenerowany wydruk, który będzie miał właśnie te 4,5 metra na tu możemy podejrzeć oczywiście na 61 cm. Ten wydruk się tak prezentuje tutaj program do otwierania PDF-ów zmniejszył mi ten wydruk, dopasowując go do szerokości ekranu. Ja sobie zobaczę przy 100%, jak to by było na wydruku już fizycznie. Proszę zobaczyć. Taka byłaby jakość takiego wydruku, co oczywiście jest całkowicie akceptowalna i zadowalająca ta jakość. Ale wydrukowaliśmy przy rozmiarze, proszę zauważyć, 4,5 m na rolce 61 cm. W tym przykładzie akurat możemy się pokusić o zmianę tej rolki, na przykład na 42, ponieważ proszę zauważyć, mamy tutaj 48, więc bliskiej, niewielka będzie zmiana skali, jeżeli zrobimy 42. Po pierwsze zmniejszy nam się wydruk z 4,5 metra na yy, niecałe 4 metry przy 42 wysokości, ale proszę zobaczyć, skala nam się automatycznie zmieniła na 87% i sprawdźmy, jak wygląda taki wydruk po wygenerowaniu. I teraz chcemy zobaczyć, jak to będzie wyglądać w 100%, czyli na wydruku, to mamy, proszę zobaczyć, taką jakość. Można powiedzieć, że ta jakość również jest w pełni akceptowalna do wydruku. Czyli tu Państwo możecie sobie dobierając odpowiednio rozmiar rolki, dopasować jakość tego wydruku i zarazem skalę, skalą tego wydruku będziecie mogli sobie ocenić, czy ten wydruk jest akceptowalny do, do zlecenia, do takiego do wydrukowania, czy też nie. Mając teraz taki, taki plik, możecie Państwo zamówić ten wydruk. Wystarczy kliknąć Zamów wydruk. W tym momencie mamy podaną na formularzu całkowitą wycenę takiego wydruku. Długość jest to 391 cm, proszę zobaczyć. Koszt wydruku niecałe 50 zł, tuba ochronna. Do każdego wydruku dodajemy tubę ochronną. Z tego względu, że po pierwsze, ta tuba Państwu umożliwi bezpieczne przechowywanie takiego wydruku, a ponadto. Ta tuba jest fajna też do przemieszczania się z takim wydrukiem, czyli gdzieś jeżdżąc po członkach rodziny, możemy sobie w tej tubie przytrzymać ten wydruk, wyjmować, pokazać, zwinąć, z kolei z powrotem schować. Ale ta tuba również może stanowić fajny prezent. Jeżeli chcielibyście Państwo na przykład taki prezent wręczyć członkom swojej rodziny z wydrukowaną, wydrukowanym drzewem genealogicznym własnej rodziny, jak najbardziej możecie taką tubę po prostu ładnie opakować i obłożyć no wiem, w kokardkę, ładny papier i dać w prezencie jako na pewno będzie to bardzo oryginalny prezent. Cały koszt takiego wydruku prawie 4-metrowego jest to niecałe 80 zł, łącznie z tubą oraz kosztem wysyłki kurierem. Wyrażamy zgodę, jeżeli chodzi o przesłanie takiego pliku do wydruku na nasz serwer. Dodam tutaj, że przesyłanie odbywa się drogą szyfrowaną. Dodatkowo każdy wydruk jest zabezpieczony losowym hasłem. Dostęp do takiego wydruku, do podglądu, jak i do tego hasła, oczywiście Państwo otrzymacie. Zaraz pokażę, gdzie. I tutaj musimy zaakceptować oczywiście regulamin, zapoznać się, zaakceptować. I klikamy zamów wydruk. Przed zamówieniem, oczywiście, jeszcze możemy sobie w każdym momencie podejrzeć ten plik. Tu stóp, czy to jest ten plik, który faktycznie chcę wysłać, który chcę wydrukować. I teraz, mając ten wydruk, jeżeli to już jest, to jest to, robimy zamów, wydruk. Po zamówieniu, wydruku plik jest przesyłany na serwer. Celem jego dalszego wydruku oraz zostaje utworzone, utworzone w sklepie zamówienie. I aby je obejrzeć, trzeba kliknąć tutaj. Plik został zaszyfrowany, wysłany na serwer. Kliknij, aby złożyć zamówienie. Klikamy. W tym momencie otwarty zostanie sklep internetowy. Do koszyka zostanie dodany produkt, jakim jest wydruk na ploterze wycena. Plik tu mamy. W każdym momencie, klikając, możemy sobie podejrzeć ten plik. A tu jest hasło do jego otwarcia. Bo tak jak wspomniałem, przesyłanie odbywa się drogą szyfrowaną i dodatkowo plik jest szyfrowany losowym hasłem. To losowe hasło macie państwo w swoim koszyku tutaj w sklepie. Do tego koszt jest w wydruku prawie 60 zł, obejmuje on oczywiście tą też tubę i do tego jest 20 zł dostawa kurierem. Razem mamy idąc do kasy, możemy założyć konto lub też skorzystać z konta, jeżeli państwo już macie założone i zamówić taki wydruk bezpośrednio do Domu. Dziękuję i zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą naszych aplikacji dla genealogów na stronie internetowej www.plsoft.pl.